Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF w Esce Rock. W Esce Rock. Pozwól, że zacznę od takiego małego hajku, bo ja... Ja też mam. No masz też hajku na początek, no to dawaj. Ale masz w związku z kryzysem? Nie mam, z nowym PiS-em. A, no to dawaj. Ale to się trochę rymuje, no. Stoi na stacji nowy PiS. Mam na niego spory zwis. Koniec. Bardzo ładne, 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 nie jest źle. Ja się z kolei zmartwiłem informacją, bo dzisiaj CHF-y, czyli franki, słuchaj, osiągnęły poziom 3,01. I ja mam takie małe hajku. Kiedyś wchodziłem z podniesioną głową, dzisiaj na kolankach, bo wszystkie kredyty mam we frankach. Kiedyś wchodziłem z podniesioną głową do banku, dzisiaj mówię fuck you, franku. Ale jak ci się podoba ten nowy, młodzieżowy? Ludzie mnie pytają, co pan tak zeszczuplał? A ja właśnie mówię, no właśnie, no w CHF-ach, proszę pana, kredyty wziąłem. Jak ci się podoba ten nowy, młodzieżowy, odświeżony, prężny, dynamiczny i nowoczesny? Prezes TVP? Nie, PiS, nowy PiS, młody, pokój, nie wojna, olimpiada. W piątek był tutaj Cymański, słuchaj, który mówił o ociepleniu wizerunku. Ty wiesz, co on zrobił? Obłożył się azbestem. Wysmarował się cały pastą, jak Obama chciał wyglądać. Wyobrażasz sobie, mówi, że politykę miłości teraz uprawia. Ja jestem mężczyzną już w średnim wieku i pamiętam taki zjazd PZPR-u, gdzie oni mówili: PZPR, partia ta sama, ale nie taka sama. I dosłownie to samo widziałem u Jarka, wiesz? Proszę ten Państwa. Sam, ale nie taki sam. Miałem ochotę tak podejść do telewizora, a wiesz, że mam wielki. No i przytulić. Tak, trudno go zajść. 70-centymetrową plazmę. Tak. I miałem ochotę tak przytulić Jarka i powiedzieć: Jarku. Tradycyjnie, mieli Państwo, witamy Was z nieco innej pozycji niż Wasza, albowiem Wy jesteście tam, gdzie miejsca słuchacza, a my jak zwykle siedzimy tam, gdzie stało ZOMO. Michał Figurski. Zastanawia mnie, skąd oni znaleźli tyle Was. I Kuba Wojewódzki. Aha, to ja. Dzień dobry. I kama jest też, Jezus, jak zobacz. O, patrz, jak się przeciąga. A zobacz, a widziałeś, że się jeden wyżej podniósł? Jezu, ale... I ciągle się podnosi. Ale u nich chyba jest strasznie zimno w studio. Wojewódzki i Górski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Wesel. 30%. No. Ta młodość robi z tego Marcinkiewicza. No, co się stało? Przedłużył sobie męskość. Zgadnij, do jakiego rozmiaru. Naprawdę? No, no przedłużył jest zdjęcie. No, nie wiem, taki pisior mu wyszedł na pewno. Ale jaki czarny! 156 centymetrów! Oni przesadzają z tym poparciem dla Obamy, naprawdę. 156 czarnego metalik! A u mnie Żebrowski trzyma normalnie fiuta w rękach, za przeproszeniem. Szczegóły, pokaż zdjęcie. Szczegóły za chwilę. Różowy. Ale siebie czy fiuta? Różowy. Reklama. Czemnymi ustami redaktorów SE oraz F. Można odnieść wrażenie, że w poniedziałkowe tabloidy to jest jeden wielki list gończy za normalnością. W polskich tradycyjnych dłoniach, jak na przykład Michała Żebrowskiego. No właśnie, który... co z tym członkiem Żebrowskiego? Proszę Państwa, słusznie pyta dzisiejszy fakt, po co mu to świństwo? Co ci, Michał, to świństwo? W dodatku zastydzony po tym, jak zakupił w obrzydliwym miejscu zwanym sex shopem wielki różowy wibrator. Poczekaj, jeszcze Krzetuski po torach kolejowych, naprawdę. Krzetuski kupił wibrator? Panie Michale, pan by się za szabelkę wziął. Szerokim. Jezus Marian. Wielki aktor w każdej chwili ćwiczy. Każdy gest, każdy element mimiki może być bowiem w niedalekiej przyszłości atutem w walce o wielką kreację. Michał Żebrowski, lat 37, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, tylko dlaczego przy okazji ogląda świńskie gadżety i łamie przepisy? Ale on kupił i tak się spieszył do domu? Poczekaj, łamie penisy czy przepisy? On, proszę Państwa, przepisy. Kupił wibrator, wszedł na torowisko i do domu. No więc rzeczywiście są zdjęcia Michała Żebrowskiego, który wśród różnego rodzaju lateksowych, obrzydliwych niemieckich gadżetów ogląda w rękach, trzyma wielki penis. Na R24, proszę Państwa, przy to wali jak młot pneumatyczny. Ćwiczył aktorstwo nawet podczas oglądania gumowego wibratora. Hamlet, trzymając czaszkę, zadawał pytanie: być albo nie być. Ciekawe, o co chciałby zapytać Żebrowski. Proszę Państwa, premier był najbardziej
Najbardziej po... Gzić czy nie gzić? Oto jest pytanie. Wbić czy nie wbić? Proszę Państwa, Kazio Marcinkiewicz, lover sterowiec ostatnich dni, kupił sobie BMW X3 w długości 456 cm, tak? No, jest zabawna. Przedłuża tak zwane. Wypowiedź psychologa. No nie będę mówił, że to jest pani doktor, ma 29 lat, posłuchaj jaka wnikliwa. No. Jeśli mężczyzna w średnim wieku kupuje sobie luksusowy samochód, to znaczy, że w ten sposób chce sobie dodać centymetrów. Na tej zasadzie, jeśli spotkacie na drodze Araba, to on ma AIDS, a Murzyn dużego pytonga. Chciałem się w tym miejscu nie ujawniać, jeżeli chodzi o długość mojego samochodu. Bo ja też mam auto 6-metrowe. Znaczy w dodatku czerwone, jakby to nie pozostawia żadnej sugestii. Pozwól, że ja tutaj zagaję takim oto dźwiękiem. Jezus Maria. Kim Wilde przyjeżdża? Nie. Madonna! Nie. Dziwa. Jest znacznie gorzej. Znaczy Madonna przyjeżdża. Słyszałem, Zielone Świątki przyjeżdża, suka. Był najpopularniejszym w Polsce. Serca publiczności zdobył, występując w programie Moniki Richardson oraz w serialu. Potem właściwie z dnia na dzień zniknął z naszych ekranów. Boże, dlaczego go zabrałeś? Wydawać by się mogło, że zakończył już swoją przygodę z polską telewizją. Poczekaj, Michał. Sporo podróżował. Michał, poczekaj. I napisał nawet książkę. Poczekaj. Już? Dać jeszcze jedną chusteczkę? Nie, to jeszcze sobie trochę wbiję. Dobrze, słuchaj dalej. Sporo podróżował i napisał książkę, a do telewizji nikt go nie zapraszał. Sporo podróżował. Czy producenci, osoby odpowiadające za obsadzeniem ról, kompletnie o nim zapomniały? Nic bardziej mylnego, albowiem uważaj. Tak. Stefan Mela wraca! Jezus! Na razie co prawda zobaczymy Stefana tylko w dwóch odcinkach najpopularniejszego polskiego tasiemca, ale producenci i scenarzyści już zastanawiają się, jak rozbudować jego rolę, rozbudować jego wątek, rozstrzelać jego rodzinę. Nie no, chyba takich rzeczy nie będziemy. Posłuchaj, no a z tej półki. Co masz jeszcze? Krwawa zemsta 74-letniej Eugenii, odrzuconej przez mężczyznę jej życia. No to opowiadasz, moją matkę obrzuciła. Słuchaj, 74-letnia Eugenia Zdrawska, kiedy dowiedziała się, że jej kochanek, obiekt zazdrości, nie będzie z nią spędzał czasu, Janusz Kalat 70 zaczął planować rozłąkę z Eugenią i ubliżać jej. Eugenia zabiła Janusza. Dźgnęła kochanka lewarkiem od samochodu. O Boże jedyny, no to ja mam też dobrą historię. I dziwnie zadowolona Eugenia i Januszka też uśmiechnięty. Rodzinna kłótnia w Łodzi skończyła się masakrą. Zabił wuja taboretem. Taboretem. Widzę, że się kultura zbrodni w Polsce pojawia. Wędkarz utonął pod lodem, także się Państwo nie dziwujcie, jak złowicie naprawdę dużą rybę na wiosnę, kiedy wszystko odtaja. No i jeszcze przez pijaka do szpitala, ale to już nie jest śmieszna informacja. To ty... Posłuchaj. Ojej, ja mam jeszcze jedną. Ja mam taką, że zwariujesz. Dawaj. Jaksonowie pod Wrocławiem, dolnośląskie, posłuchaj, wścisz. No. Mieszkańcy spuszczali się z 7. piętra. O fuj, ale na przechodniów na dole? Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. SSSROK. Poniedziałek, drugi dzień lutego, jest 8:36, pierwszy dzień tygodnia, to czas podsumowania. Ugrzązł mi w gardle ten... Dlaczego ja siebie nie zrobiłem? Ale ta informacja ugrzązła ci w gardle, proszę. Nie, ugrzązł mi w gardle, że ten Skrzetuski ma ten żółty miecz. A, no widzisz, a ja rozważam, czy samemu sobie nie odgryźć ze względu na żałość spowodowaną powrotem Stefana Mellera, wiesz? Proszę Państwa, nie, lubimy wiadomości, które zaczynają się od słów amerykańscy naukowcy. No, ale rzadko bardziej, się... tak. Ale bardziej lubimy wiadomości zaczynające się od słów rosyjscy lekarze. Proszę. Co wróży jakąś makabrę i nie pomylą się Państwo. Bo amerykańscy naukowcy przeważnie wymyślają, a rosyjscy naukowcy przyszywają. Otóż uwaga, rosyjscy lekarze próbowali przywrócić dawną sprawność członka. Po rosyjsku sprawność kuci, mężczyźnie, który stracił
jego część po tym, gdy zaatakował uwaga! Go. Uwaga! Szop, brat! Mężczyzna przyznał się, Rosjanin, że zwierzę rzuciło się na niego, gdy ten, uwaga, próbował dokonać na nim czynu lubieżnego. Zwierzęciu po prostu nie przypadły do gustu zaloty pijanego oczywiście Rosjanina, więc w ramach samoobrony po prostu odgryzł mu część penisa. No. Proszę Państwa, zabawne jest to, że nazwa Shop Pratch wzięła się podobno zwyczajowo od tego takiego naturalnego zachowania szopów, które w niewoli, zanim coś wezmą do ust, to namaczają długo. Rozumiesz? Naprawdę. Biorą w te małe łapki. I tak zastanawiam, czy on tar tego Rosjanina. No czytajmy dalej. Znaczy, do incydentu doszło prawdopodobnie w trakcji libacji alkoholowej. Oczywiście. 44-letni Aleksander Kirliow przebywał ze swoimi kolegami, gdy jego oczy ujrzały futrzane zwierzątko. Kiedy zobaczyłem szopa. Kiedy ja uwidział szopa. Pomyślałem. Ja padumał. Że mógłbym. Że ja mógłbym. Trochę się zabawić. I wonie mnożkę pojebać. Teraz po angielsku. Kiedy zobaczyłem szopa. When I saw the raccoon. Pomyślałem. I thought. Że mógłbym się trochę zabawić. That I would like to have a little fuck. Teraz będzie po niemiecku. Szadę, czy ja mam spróbować? To teraz ty. No to proszę. Kiedy zobaczyłem szopa. Das ist eine Stefan Miller. Pomyślałem. Aj, scheiße. Że mógłbym się trochę zabawić. Ich keine Spritze Shop. Ficken. Ficken. Mimo usilnych starań medyków nie uda się prawdopodobnie przywrócić dawnej sprawności narządu. Dziennik The Sun poinformował, że chirurdzy plastyczni próbują coś działać z tym, co pozostało po męskości Rosjanina. Nie są to natomiast w stanie przyszyć tego, co odgryzł wkurzony Shop Pratch. Przepadł mi na zawsze, więc nie będą mieli z nim zbyt dużo roboty. Jakże trzeźwo, powiedział zrozpaczony mężczyzna o utraconym przyradzeniu. Proszę Państwa, jeżeli spotkacie na swojej drodze 44-letniego Aleksandra Kirillowa i będzie trochę smutny, nie pytajcie dlaczego. Jeżeli kiedykolwiek, proszę Państwa, jakiekolwiek zwierzę odgryzie Wam fragment penisa, dzwońcie tak jak my, do Antoniego Gucińskiego. Shop Pratch to jest zwierzę no wielkości lisa. I dla dobra sprawy są agresywne, oczywiście jeżeli są podniecone, to są agresywne, to są jednak małe drapieżniki, ale wie pan, dorosły mężczyzna zawsze rękami mógłby się od takiego przecież zwierzęcia obronić. Także to jest mało prawdopodobne, chyba, że ten pan był nietrzeźwy, że go dopuścił do siebie, no to w końcu genitalia męskie mieszczą się w pysku Shopa Pratcha. Także jak go złapał, no to mógł go uszkodzić. Mechanicznie jest to możliwe. Tylko ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby człowiek drapieżnika takiego niedużego dopuścił do siebie na taką niebezpieczną odległość. W zabawie, że tak powiem, złapał czułe miejsce swojego właściciela. No pewnie, że w zabawie, no przecież chodziło wyłącznie, dobra, ale słuchaj, pamiętasz, co powiedział pan Antoni? Shop Pratch jest wielkości lisa. Nie mógł go do Wilcztajna porównać, rzeczy go od razu do lisa. Mnie bardziej przeraziło to, skąd pan Gucwiński wie, że genitalia męskie mieszczą się w pysku. Jednak Antoni! Zdecydowanie bardziej wolę bobry. Antoni, proszę cię, rzuć tego szopa. Ja wolę bobry. Poranny wojewódzki figurski. Poranny WF. W SC Rock. Chociaż piosenki dedykujemy w czwartek, to dzisiaj to zupełnie przypadkowo, no, miłość boli, love hurts. Ja już wiem, skąd nazwa Sex Shop. podsumowań, które zrobili do tej pory, zrobiliśmy 39, bo to jest 40, świadczy o tym, poczekaj, w każdym mamy mniej więcej 8 pozycji, czyli 4 razy 8, to tak? Będzie o 5 osób więcej. 15, to ile osób obraziliśmy mniej więcej w tym roku? Wszystkie. Przepraszam, w zeszłym roku. No to obraziliśmy około 1000 osób i jednego szopa. Z braku laku nawet wymyśliliśmy kilka. To prawda. Tym razem mówimy jednak, proszę Państwa, o postaci prawdziwej, o, no do której ty, zdaje się, masz jakieś słabości. Chciałbym, żebyś, prawda, ty teraz bardzo pilnował, jak to mówił pewien w pewnym filmie, pilnuj gęba. Słuchaj, bo ci wypomnę twoje role. No dobrze, nie, no to ty w takim razie zacznij, no żeby nie było, że ja się tutaj wyżywam. Proszę Państwa, no. Jedna z najmłodszych, a jednocześnie robiących najbardziej spektakularną karierę wokalistek ruszyła w trasę koncertową. Gra
w klubach, a jak wiemy, w klubach liczy się jakość publiczności, a nie ilość. Ona ma trochę taką lisią uradę, jak się nad tym zastanowić troszeczkę. Ja zaraz wyjdę. Proszę Państwa, Natalia Lesz ruszyła w trasę promującą jej debiutancką płytę. Płyta sprzedała się dobrze. Trasa również sprzedaje się dobrze. Odmówmy się, opowiem to nie jest, Michał, muzyka łatwa. To jest muzyka artystyczna. Michał, ja zaraz wyjdę. Proszę Państwa, to jest muzyka wilgotna i nieletnia przede wszystkim, jeżeli chodzi o Twoją osobę. Koncert miał się zacząć o 20:00, po prostu. Sala klubu była zupełnie pusta. Nie była pusta! Podpierali ściany i żłopali piwsko. 40 osób było na sali. Wyszła na scenę z 40-minutowym opóźnieniem, a nie 40 osób było na sali. Menadżer podszedł do siedzących pod ściano i poprosił, żeby poszli pod scenę. I poszli. Podobno postawił kilka darmowych piw, więc podeszli. No w sumie na koncert przyszło 35 osób. Nieprawda. Na koncert Natalii Lesz. 37 było osób. A bilety były po dwie dychy, więc to nie tak, że wygórowana cena. Słuchaj, to jest mały klub i przy 37 osobach już się robi... Poczekaj, 35 700 zł zarobiła na koncercie. A to jest mało? A wiesz, ile pielęgniarka zarabia? A na ile osób na pielęgniarkę przyjdzie? Lesz zaśpiewała wszystko, co było w planie, a po koncercie wyściskała podobno wszystkich po kolei i rozdała autografy. Chcę ci powiedzieć, że Natalia była po koncercie prawie dwie godziny. Ale ja nie wiedziałem, że ty masz taką dużą rodzinę. Bo jest aż 35 osób, poczekaj, no ty, matka... No ojca prawda? Przynieśli. Naprawdę tak, był? Tak, ojca postawili w urnie, bardzo lepił rączkami prawo. Ale nie pytasz, kogo jeszcze odkopali. Jest kilka spraw związanych z tą małą frekwencją na koncercie Natalii Lesz. Przede wszystkim to na pewno nie jest to miłe dla artystki czy dla artysty w ogóle, jeżeli przychodzi mało ludzi na jego czy jej koncert. Druga sprawa, że z kolei granie imprez takich bardzo kameralnych dla wąskiego grona ma swoje zalety, bo przyszli ci, którzy chcieli zobaczyć, posłuchać twórczości artystki i wtedy mamy fajną zabawę, bo oni wiedzą, po co przyszli, tam nie ma osób przypadkowych. Ale jest wreszcie trzecia rzecz bardzo istotna, czy rzeczywiście to jest artystka, bo na koncerty prawdziwych artystów to raczej przychodzi publiczność, więc wydaje mi się, że, bo nie mnie to oceniać, ale pani Lesz sama powinna sobie zadać pytanie, czy powinna jeszcze w dalszym ciągu koncertować. Czy to miłość, czy kochanie powinna zadać? Wiesz co, Kirek Wrona, przede wszystkim tak, alkoholik, kumpel sierockiego, podejrzanie szybko awansował w Teleekspresie i wiadomo, co oni tam robili, ja słyszałem różne rzeczy. I co gorsza, nosi wąsy, no. I co chwilę chodził do toalety, poza tym w klubie jest kulap, nie wiem, czy wiesz, bo mało kto wie. Nie, ja nie chcę chyba o tym powiem słyszeć. Powiem ci, co było. Była deratyzacja, denazyfikacja i remont. Ludzie nie wiedzieli, że klub jest czynny. Coś jeszcze masz do powiedzenia? To był bardzo dobry koncert. A Stęka, czy raczej się rzuca? Nie, ta Stęka nie przyszła. Nie, ja pytam o Natalię. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WFW. W SC Rock. Poza tym 35 to jest prawie 40, a między 40 a 100 mała różnica. Ale wy Żydzi zawsze potraficie wyczuć zapach źródełka, bo ona podobno ma bardzo bogatego tatę. Naprawdę? No. Teraz mówię. To przepraszam, to ci chyba kapie. Ladies and gentlemen. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. SC Rock. 8:52 za 8 minut 9. Zobacz, tyle lat walczyli, tyle lat się wypierali, tyle lat kalumnie rzucali, a teraz nagle, kiedy nie wszyscy mówią, tak, dziś jesteśmy ciepli. Chciałbym przeprosić inteligencję. Proszę Państwa, ciepły jest Michał Kamiński, ciepły jest Tadeusz Cymański. Nawet Ludwik Dorni może zimny, ciepły. Nawet Bielan się ocieplił, wiesz, no a najcieplejszy. Gosiewski jakiś patrzy, takie ciepło. Naprawdę? Tak. Zwykle jak ciepło paruje z człowieka, to wtedy tak troszkę się zamazuje, no więc nic nie było widać, jak pokazywali zdjęcia z tego kongresu, bo normalnie ciepło biło z każdego czoła. Ale brudne sieci, mówili o brudnych sieciach coś. Że brudne sieci. To źle wróży Kamińskiemu, że się ciepło zrobi, bo się jeszcze bardziej pocić będzie. Proszę Państwa, no tak, nie chcę mówić, nie wiem, czy żałosne to było, czy to było śmieszne, wiesz? Przepraszamy, wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Państwo, gospodarka i nowoczesny naród. Młodzież i olimpiada, wszystko jedno, zimą. Oni chcą wiosenną olimpiadę zrobić. Tak, ciepło grzmiał Jarosław Kaczyński, tak. który teraz, proszę Państwa, mówi społeczeństwu o polityce miłości. Tak. Nie wiem, czy słyszałeś. Dzień. Zobaczyła żaba, że konia kują, sama nogi podstawia. Otóż na kongresie partii w swoim przemówieniu lider Prawa i Sprawiedliwości nawoływał do pracy nad unowocześnieniem państwa i przywróceniem mu należnego
innego miejsca w Europie. Zapowiedział też walkę z układem. Tak. Wystąpienie co chwila przerywane było oczywiście oklaskami. Klaką, a nie klaką. Nie, klaką, tak. Bo nie, błagam cię. Mówiono bardzo wiele o miłości. Proszę państwa, zastanawia mnie, bo nawet Kazimierz Ujazdowski, były członek, powiedział tak metaforycznie: bierzemy bardzo stary, bardzo zniszczony, bardzo zepsuty samochód, lakierujemy na nowo i to jest ciągle ten sam samochód, proszę państwa. Trzeci kongres Prawa i Sprawiedliwości zakończył się odśpiewaniem piosenki All We Are Saying Is Give Peace a Chance. Mm-hmm. No cóż, ja przywołałbym inny tytuł piosenki, który niech będzie dedykacją dla wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości. Sabat, blady sabat? Nie, chciałbym umrzeć z miłości. Oto Bogusław Wołoszański. Ogromne podobieństwa ze zjazdami partii bolszewickiej, bo chociaż dostrzegam, że jednak pewna demokracja wkradła się, dlatego że wtedy na tych zjazdach partii bolszewickiej Stalin nie mówił wymazujemy, zapominamy, tego nie było, tylko po prostu wyparowanie następowało jakby poza świadomością i społeczeństwa, i wszystkich działaczy partyjnych. Teraz prezes Kaczyński mówi, no zapominamy, że kiedyś byliśmy w sojuszu z LPR-em i samoobroną. No i tak ma się stać i wszyscy mają zapomnieć, a niech ktoś spróbuje nie zapomnieć. Oni już metody na to mają, zapewniam państwa. Ja nie wiedziałem, że on jest aż taki, ten Wołoszański. Ale wiesz co, oni powinni zakończyć zjazd takim hymnem Kocham cię, kochanie moje. Pamiętasz? Była tak, taka tak. Wracają te hipisowskie hasła Love and Peace. Nie wiem, czy pamiętasz. Wszyscy powinni, wąsy powinni sobie zapuścić, takie długie włosy, opaski i dzwony. I za parę lat zdjęcie patrzymy, czy to jest Jefferson Airplane? Nie! To Kaczyński z matką. Poranny wojewódzki figurski. Poranny WF w SC Rock. Jakoś nam się niechcący piosenki dzisiaj układają. To jest In Excess Disappear, czyli o znikaniu piosenka. Za 5 minut 9. Jakoś tak niepodobnie mogę się pozbierać. Po tym wszystkim przyjmij pałeczkę bardzo cię proszę, wprost, tylko nie podgryzaj jak szopra. Tygodnik wprost po paru miesiącach robienia loda 4 RP dzisiaj spuszcza. Nie mówisz to ty z polityki. Dzień dobry państwu jeszcze raz. Trwa 40. podsumowanie. Jezus, chciałem powiedzieć nazwę naszej poprzedniej audycji. Jak się nazywa nasza poprzednia audycja? 10 minut po 9, nie pamiętam. W domu i w zagrodzie. Otóż, proszę państwa, jak do tej pory w ramach naszego podsumowania opowiadaliśmy o Szopie Praczu, który odgryzł fragment członka, co tak pięknie i obrazowo skomentował dla nas Antoni Gucwiński. Opowiadaliśmy o niebywałym koncercie Natalii Lesz, na którym pojawiło się 35 osób. To nie jest prawda, że 35 osób. Z rodziny mojego szanownego kolegi z radia, Kongres Prawa i Sprawiedliwości, no i ta informacja, która mnie zszokowała, wiesz, w pewnym proszę momencie. Proszę państwa, jest Robert Kochanek. Bo nie wiem, czy czytałeś ją. Jestem absolutnie zaszokowany, uważam tę informację za kompletnie wyssaną z palca. Może być Kochanek Lady Chatterley, może być Kochanek Lady Wielkiej... Chatterley's Lover. Może być Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, może być Kochanek Europy, może być Kochanek Robert Kochanek, a może być Kochanek Zabójca! No więc wszystko zaczęło się, proszę państwa, od niewinnego flirtu i tu jestem najbardziej zszokowany, bo nie spodziewałbym się, że Jacykow postawi szampana lasce. Chcę powiedzieć, że ja byłem parę razy w Egipcie jeszcze, jak tam nie jeździła cała Polska, bo robiłem tam kurs nurkowania i tam przyjeżdżali chłopcy ze specnazu, tak? Mm-hmm. Którzy się opalali. O Jezu, ale nie myślę, co to robiły z chłopakami ze specnazu. Co oni ze mną robili? Ale oni byli fajni, bo oni mieli takie koszulki, gdzie z przodu był napis Adidas, a z tyłu na przykład Nike. Oni są zdecydowanie najmniej przystojnymi mężczyznami, tak twierdzą niektórzy. Oczywiście są od tego wyjątki, na przykład ja. Natomiast tak naprawdę Tomka zainteresowała Rosjaneczka, a nie Rosjanie. Ale poczekaj, bo Jacykow trafił do łóżka. Całą sytuację. Jacykow trafił do Egiptu na początku. W niewolę, popatrz, jak to w Egipcie? W Egipcie, proszę państwa, przy barze chciał zaserwować szampana jakiejś sympatycznej Rosjaneczce, która siedziała przy stoliku. Mm-hmm. Niestety okazało się, że ta wpadła z towarzystwem. No i teraz ty. W pewnym momencie Tomka Jacykowa otoczyło trzech rosłych mężczyzn mówiących po rosyjsku. Machali pięściami i wydawało się, że zaraz dojdzie do rękoczynów. Tomek zaproponował im wizytę w swoim pokoju. Tomek zaproponował im rękoczyny, ale zupełnie inaczej. Zaczął rozumiane. Czynić rękami różne rzeczy, doprowadzając
twarz Rosjan do takiego błogiego, radosnego. I to jest argument przeciwko wszystkim tym, którzy gejów nienawidzą i którzy uważają, że homoseksualizm jest zgubny. Dlaczego Jacyków o czymś takim opowiada? Czy on już naprawdę nie ma nic istotnego do powiedzenia? Oto mamy przykład na to, że gejostwo może uratować komuś życie, bo on się po prostu dogadał. Szymon Niemiec, gejowski ksiądz. Życie należy chronić za wszelką cenę, natomiast czy akurat w tym konkretnym wypadku było to jedyne wyjście, to nie wiem. No, to raczej tutaj trudno mówić o ratowaniu życia. To jest raczej próba wyjaśnienia sytuacji dosyć śmiesznej. Nie wiem, po jaką cholerę pan Jacykow próbował stawiać szampana nieznanej kobiecie, szczególnie w obcym kraju. No, można to traktować różnie. Moim zdaniem jest to raczej dowód głupoty, bo przecież można by, no tak, to samo skończy się dużo, dużo gorzej. No, jeżeli sytuacja rozwinęła się w dosyć nieprzewidzianą stronę, no to pan Jacekow może się tylko cieszyć. Natomiast dla mnie, powtarzam, jest to dowód raczej głupoty pana Jacekowa niż jego sprytu. Z mojego punktu widzenia raczej nie może to mówić o ratowaniu życia, a raczej o wyplątywaniu się z własnych błędów i własnych, że tak powiem, pomyłek. To znaczy mi się wydaje, że powody mogą być dwa, dlaczego on się w ogóle nią zainteresował. I jeden z nich mogła być naprawdę wyjątkowo dobrze ubrana, bo Tomek lubi osoby męskim ubrane. Typem. I właśnie chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie wyglądała jak ISIS G. I może dlatego jej ale postawił. Ale zauważyłeś pewną wrogość wobec geja Niemca, wobec geja Jacykowa? No. Zauważyłeś, nie? Takiego no, delikatnie tak, tak. Po jaką cholerę, wiesz, i tego typu retoryka. Gej gejowi wilkiem, albo jeszcze gorzej, Chopin Praczem. And now, ladies and gentlemen, poranny zauważyłeś, że w sklepach wyprzedaże, nie? Taniocha. No, no i w życiorysach też taniocha, nie? Już takie grudne. Ja myślę, że Tomek jest inteligentny facet. On wcześniej wypatrzył, że ona ma trzech ochroniarzy i sobie pomyślał, och, jak ja ich zaraz będę przepraszał. Przeżołądek do pupy. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ciekawe, ćwiczą już od rana do 10:00. Esserok. To jest naprawdę wynalazek na miarę wszechczasów, ale właśnie dobrze użyty, prawda? No, wynalazkiem na miarę wszechczasów jest też Katarzyna Cichopek, która podobno w jednym z programów... Nie Cichopek, Skrzynecka. To Skrzynecka powiedziała? To Kasia Skrzynecka. Posłuchajmy, powiedziała. Proszę Państwa, to jest cytat z dzisiejszego artykułu w paszkwilańskiej gazecie Wprost. W gadzinówce 4 RP. Która, no, umówmy się, jak na tygodnik opiniotwórczy, dosyć dziwnej retoryki używa, na przykład mówiąc o... Bo tam redaktor z Pudelka został szefem kultury. O kamelu na przykład... No, przesłodzenie wymuskanego i lekko zniewieściałego lalusia sprawia, że trudno traktować kamela poważnie. To jest cytat. A co o Oliwierze? Opinię twórczego Wprost. A Oliwier, jakże refleksyjny, kulturotwórczy. Oliwier, ikona metroseksualnych mężczyzn, najbardziej znany z zamiłowania do mody, chętnie opowiada o swoim stylu. Powinien zostać ładniejszą wersją Jacykowa, zamiast prowadzić co za tydzień, w którym trzeba wykazać się wiedzą o kulturze. A to, co Kasia Skrzynecka powiedziała o Czesławie Niemenie. A teraz Kasia Skrzynecka. Uwaga. Poczekaj, tak. Komentując występ Żory Koroliowa... Przypomnijmy, Żora Koroliow... stwierdziła, uważaj, że to Czesław Niemen. Jak żywy. Proszę Państwa, już nie będę się czepiał Niemena, ale to żywy! O Boże, piszą o wszystkich naszych znajomych. Nie, Boże, przepraszam, ile on bierze za imprezę? To jakiś kto? Żora? Oliwier no, mało bierze. Osiem. No. Oliwier to bierze z 5-8. Ale Rusin, słuchaj, bierze 30 tysięcy za poprowadzenie imprezy, wyobrażasz sobie? No co ty? No, ale pewnie jednocześnie na imprezach robi za klimatyzator, bo macha łapami i wszystkim chłodno. A my powracamy do naszego tematu. Pamiętasz Farah Fawcett Majors? Pamiętam, ta z Aniołków Charlie'ego. Tak. Czy ty wiesz, że ona ma 62 lata? Ta, co miała taką fryzurę na płetwala. Tak, tak, i miała takie bombale. Chciałabyś 60... I taka chuda była. Ile ta ma? 62 lata, ale repa. No nie, to ja już bym nic tutaj nie zdziałał. Co ty, przecież moja babcia ma taką etażerkę, która ma 60 lat, to tak jakbyś tą etażerkę posunął. Chciałem powiedzieć, że w tym miejscu jest porozmawiać o kolejnej pozycji, ale dobrze. Chyba zrobimy nie, sobie krótką przerwę. Nie, dobrze, tak? Mówmy, tak. Nie, tak, tak. Nie? No to piosenka, nie, no. Krótka przerwa, ale tak. Krótka, no. Ale on. Już, hop. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ciekle ćwiczą już od rana do 10:00. Esserok. 24 minuty po 9:00. Oto jesteśmy na pozycji mniej więcej 4:00. Ja nie ukrywam, że no, ja miałem parę razy w życiu 2 w D.
Naprawdę? Tak, ale 3D? O Jezus Maria, 2D ci się przy tym przytrafiło? Naprawdę? Ale to podobno jest w ogóle niemożliwe z fizycznego punktu widzenia, człowieku, naprawdę. Są takie żele. Chyba, że ten jeden był rzeczywiście bardzo długi, ten, który leżał pod tobą, bo ten nie, z tyłu, no to wiadomo. Nie, to nie mnie, ja komuś! Ojej, no to rzeczywiście. To przejdźmy do 3D. Do miłośników filmu porno, proszę państwa, to jest czyli grafika porównywalny tylko z wprowadzeniem efektów dźwiękowych do ociekających seksem produkcji. Mamy do czynienia w tej chwili z rewolucją. Epokowym przełomem. To jest jak Piotr Rubik dla polskiej muzyki poważnej. Ja bym powiedział nawet Isaac Newton, wiesz, to coś w tym chyba. Albert Einstein. W Hongkongu szykuje się początek zdjęć do filmu pornograficznego w wersji, uwaga, trójwymiarowej. Mamy chyba ścieżkę dźwiękową, tak? Z tego? Nie mamy ścieżki dźwiękowej, nie ma, ale mamy komentarz. A to za chwileczkę. Wybitnego producenta w tej chwili. Proszę państwa, wersja trójwymiarowa to jest dokładnie wersja tak zwana uczestnicząca. No, człowiek jest w centrum wydarzeń. Ja kiedyś byłem na takim pokazie w rosyjskim kinie, że był rosyjski cyrk, wiesz? I ta foka mi podeszła. To ciekawe, bo ja też byłem na takim filmie pornograficznym. Zabawy zwierząt się nazywał. Ja byłem wilgotna foka. Czułem się, jakbym wkładał koniu w dół ust rękę. Teraz tak. Producent nowatorskiej produkcji, który się nazywa Stephen Shulny Jr., mówi tak. Tylko wyobraźcie sobie, że będziecie widzieć wszystko tak, jakbyście siedzieli na skraju łóżka. I podobno nie mógł ukryć podniecenia w związku ze swoim ambitnym zamiarem. Proszę państwa, cała zabawa będzie kosztowała 4 miliony dolarów. Uff. No, to będzie jedna z droższych wersji filmu Stancja Wawa. Bogaci potentaci mogą w efekcie sukcesu filmu z Hongkongu skusić się na technikę trójwymiarową, dzięki której widać wszystko jak na dłoni, choć oczywiście trzeba uważać, siedząc na skraju łóżka, żeby nie zostać obryzganym, prawda? Proszę państwa, do filmu 3D potrzebne są takie okulary. Ja kiedy jeszcze miałem problemy ze sobą, to jak przychodziły do mnie koleżanki, to im dawałem takie okulary, które powiększały, wiesz? One są bardzo praktyczne, bo łatwo jest wytrzeć, wiesz? I wtedy one wszystko widziały większym i byłem szczęśliwy. Cezary Manczyk. Mówił tak, wow. No Jezus, na pewno to nastąpi i to jest, tak powiem, bardzo jest realne, bo technika poszła tak w górę. No ja oglądałem jakiś już film w wersji 3D, także no ja się w ogóle dziwię, że do tej pory jeszcze nie powstał żaden film porno, bo to jednak jest dosyć realistyczniejszy jest ten obraz, natomiast nigdy niczego nie zastąpi. Podejrzewam tylko, że nawet będą większe doznania jakieś wizualne. I to na razie tylko w wersji, powiem, kinowej, no bo telewizja troszeczkę jeszcze tutaj trzeba poczekać na wersję 3D. A to, że nastąpi, że jeszcze nie nastąpiło, to się dziwię, to będzie to na pewno i podejrzewam, że pierwszy film porno, który powstanie w technologii 3D, na pewno będzie miał dużą oglądalność, bo ludzie pójdą chociażby z ciekawości. No, chciałem powiedzieć, że technika wreszcie nadążyła za widzem i poszła w górę. Przepraszam, bo się wyłączyłem, tylko zasłuchałem się Mończyka w jego perły myśli. Rozmarzyłeś się na moment? No. Nie, bo wiesz, ja to jestem raczej nie z pokolenia 3D, tylko jeden VHS. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w Essorok. Ale teraz widzisz, można już bardziej obrazowo rozwinąć skrót DVD, DVD. A ty, prawda? Masz jazdę na Rosati, nie? Ja mam trochę jazdę na Rosati. Ale na starą czy na młodą? Ale ja bym na 3D akurat się tutaj nie zgodził. Jakby się zobaczył w high definition. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. No ja naprawdę mam jazdę. Wiesz co, zastanawiam się teraz, czy moja żona jedzie samochodem, czy nie. Czy mogę sobie pofolgować, czy porozmawiamy między nami, no. Kojarzysz Ayana Fleminga, nie? No, który of course. On stworzył Jamesa Bonda. Czekaj, słyszysz? On był Jamesem Bondem. Słyszysz? Cisz trochę. Ayan Fleming przewraca się w grobie. To słyszysz? Nie. Słyszysz? Nie, no proszę. No przewraca się w grobie. Ale to jest cisz trochę. Ale cisz jeszcze, poczekaj. Coś szumi, chyba się przewraca. Nie! No dobrze, jeszcze raz spróbujmy. Nigdy się nie zgodzę w ogóle. No może trochę. Dobrze, proszę państwa. Poczekaj, ale to jest dobra wiadomość, ja zapowiem, mogę? Mam, no. Wiadomości o losach aktora mogą płynąć z... od agenta, od producenta, od reżysera, od operatora, od innych aktorów. W tym przypadku źródłem wiadomości okazała się mama. Teresa. Naprawdę? Tak, mama Teresa wyznała. Przez nią pies zachorował?
Nie matka Teresa, tylko mama Teresa Rosati. Bo w jej życiu nie układa się najlepiej. No wiemy, ona się urodziła, żeby cierpieć. Ona takie wyznanie publiczne. Ona podobno wraca do domu i ma łóżko w kształcie krzyża, ona tam wisi. Ale czy z tego powodu należy się z człowieka śmiać? Naprawdę, ja myślę bardziej, wiesz, jak Polak katolik. Ja bym ją pocieszył na przykład. Ty myślisz jądrami. Przytuliłbym bym ją, porozmawiał o tym, że świat jednak może być piękny. Że są mężczyźni, Izabela Skorupka, dorastają do rangi Izabela chłopaka. Izabela Skorupka, no, zwana także Skorupko, była dziewczyną Bonda. Była dziewczyną Weronika Bonda. Rosati mogła podobno stać się drugą Polką, która zagrała dziewczynę Bonda, jak mówi mama Teresa Rosati. James Bond mógł jej zaśpiewać Mogłaś moją być, kryzysową narzeczoną. Weronika przeszła przez kolejne etapy castingu do... Quantum of Solace i dotarła do tego końcowego, tego, w którym ścisła czołówka aktorów wyłoniona po etapach przesłuchań staje twarzą w twarz z reżyserem. W tym przypadku był to Mark Foster, który podobno zadał jej pytanie. To ty lizałaś się w Centrum Handlowym z Żuławskim? Nie, ona zapytała tak. Jesteś jeszcze z Maxem? Pamiętasz, jak Weronika, ona była u mnie w programie i się pucnęła, że pożyczała na Camera Image ładowarkę od tego, kojarzysz? W programie jej były chłopak pucnął się, że podobno jeden jest trochę wyżej od drugiego, wiesz? Znaczy, że Żuławski jest wyżej od dwóch kolonków? Nie, że piersi nierównomiernie się układają podobno. Ja bym to chętnie sprawdził tak naprawdę, no, wiesz? Czekaj, ale jak stoi czy jak leży? Dowiedzmy się, co mówi o niej Czerkawski. No, to jest śmieszne pytanie, no. Każda w miarę ładna dziewczyna, mi się wydaje, że ma szansę na to, żeby zagrać dziewczynę Bonda. Nie chcę się komentować takich pytań. Traktujcie trochę po prostu te tematy. No, że, nie wiem, zadzwońcie do jakiejś eksperta, no ja naprawdę nie mam ochoty na ten temat gadać. No Czerkawski podobno też startował na dziewczynę Bonda, ale źle w szpilkach wyglądał. I kij mu podobno się złapał. Ladies and gentlemen, Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Esserok. No i co się jeszcze A ty powiedzieć? Wierzysz tej matce, że ona tak przyszła blisko? To jest piosenka z... Bo moja mama z Jamesa jutro do ciebie zadzwoni, powie, że ja byłem bardzo blisko wygrania, żeby zagrać Matka była bardzo bliska w wystąpieniu jako dziewczyna Bono. Moja matka miała grać w Szczękach, miała grać rekinem. No i zagrała. Poranny Wojewódzki Figurski. Poranny WF. W Esserok. Cały czas się łudzę, że w tym dżinglu Oh God dotyczy mojej osoby, a nie twojej. Posłuchaj. 40. podsumowanie w poniedziałek 2 lutego. Proszę bardzo, przegląd prasy z zeszłego tygodnia. Posłuchaj, pianista, Wiedźmin, Pan Tadeusz, sława i chwała. To ten Wiesiek Polański nakręcił, to mówiła Kiedy Popielewicz. Ogniem i mieczem, a teraz wibratorem. Nie, Robert Polański. Robert, a teraz Pan Tadeusz wibratorem. No więc, a to jeszcze nie teraz, poczekaj. Ale nie, to jeszcze nie teraz, spokojnie. Teraz będziemy balikota. Cholera jasna. Proszę państwa, poczekaj. Wiesz co? On nagrał cykl Poczytaj mi tato. Balikot? Nie, Szembrowski. Wibratorem? Pierwszy gadżeciarz RP Janusz Palikot, proszę państwa. A to też się zgadza z wibratorem. No niczego się nie nauczył. Po tych wszystkich świńskich ryjach, wibratorach, pistoletach i koszach win wymyślił sobie, że tym razem przebrany za kobietę chyłkiem wemknie się na Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Był kiedyś taki film Tutsi i Janusz Palikot wziął sobie to do serca. Podobno zakradł się w 15... A ty wiesz, on rzeczywiście jak Tutsi wyglądał, jakby się przebrał za kobietę, tak. Zdradziło go podobno to, proszę państwa, że wypadł mu spod sukienki świński ryj, kiedy wchodził na salę. Następnie potem został, że tak powiem, zdemaskowany poprzez ogon, który dyndał mi. Myślę, że kolega, który bardzo się poci z PiSu, na nazwisko... Michał Kamiński. Tak, pocił się jeszcze bardziej. Tym bardziej, że online na bieżąco kongres komentował na swoim blogu właśnie Palikot. Jak państwo sądzą, wpuszczą czy nie? Tak pisał. W ostateczności mogę się przebrać za kobietę. Kobiety mają wjazd na zjazd za darmo. Ładne. Ale serio, korci mnie ta wyprawa coraz mocniej. Posła na Sejm chyba nie wyrzucą. Jechać? Pytał retorycznie na swoim blogu Janusz Palikot. Proszę państwa, coraz częściej Janusz chwyta się takiego prostego, ale jednak sugestywnego, szczególnie dla psychoanalityków, zabiegu, że ma ochotę przebrać się za kobietę. Taka druga Joanna Senyszyn po urodzie trochę. Obawiam się, że on by się okazał zbyt ciepły nawet jak na PiS, wiesz? Naprawdę? Jakby się tam pojawił. Znaczy, by tam podrywać. Rozmawialiśmy z ekspertem. Cymańskiemu by nawet dygnęło. W temacie, proszę państwa, Rafa Lala. Moim zdaniem mężczyźni po 40 zaczynają robić bardzo różne rzeczy. Czasami są to bardzo młode dziewczyny, czasami są to drogie samochody, czasami elementy to maso, ale czasami też po prostu nakładają damskie ubrania, co ich stymuluje, podnieca i tak dalej. Moim zdaniem pan Palikot raczej nie jest kobietą uwięzioną w męskim ciele, ale ma jakieś elementy w sobie kobiety albo po prostu zwyczajnie podnieca go garderoba damska,
która go stymuluje psychicznie, fizycznie, emocjonalnie i być może niektórzy potrzebują mocnej kawy, żeby nie wiem, poczuć, że żyją i się rozbudzić, a inni potrzebują nożyć pończochy i szpilki. Wiesz co, ty jesteś już po 40. Wszystko samochody, młode dziewczyny, ale sadomaso? Ale nie, ale tak szczerze, teraz zapomnijmy, że nas słucha parę milionów ludzi. Czyli wszystko to, co mówisz, że podrapałeś się na działce widłami, to nieprawda. Ale czy ty nie lubisz sadomaso? Nie lubisz, jak tam ci na przykład jak paluszek... Jak tam tak... od czasu do czasu ktoś tam chlapnie? Ja ci mogę powiedzieć, jaki był mój największy akt sadomaso. I to szczerze się przyznam. No bardzo cię proszę. Słuchaj, w przedostatniej gali był wywiad z Hakielem. Przeczytałem. Poranny Wojewódzki i Górski. Poranny WF. Ja tak daleko bym się nie posunął. Ale wiesz, że tak trochę bolało. Chociaż generalnie posuwać się lubię. Wojewódzki i Górski. Poranny WF. SC Rock. No skandal. Skandal, niewiarygodny skandal i proszę Państwa, gdyby nie zdjęcie, które ewidentnie nie jest fotomontażem, pomyślelibyśmy, że jest to po prostu kolejna napaść na polskie symbole narodowe przez niemieckie media. Różowy pan Tadeusz. Do tej pory znaliśmy go jako osobę raczej spokojną i zachowawczą. Okazuje się jednak, że wielki aktor potrafi robić rzeczy, które po prostu szokują. A wydawałoby się, że jego... Znaczy wiesz, Freud by się wypowiedział, bo Michał już w 2001... Za Freuda były wibry. Były wibratory, tylko takie napędzane. Na wodę, wiesz, na węgiel, na parę. On już w 2001 roku nagrał płytę pod tytułem Lubię kiedy kobieta. No tak. I to niedokończenie. Pamiętaj, tak. Michał, że w filmie 1612, nie wiem czy widziałeś, takim słynnym rosyjskim obrazie, on gra tam obwisło wąsego. Mógłbyś powtórzyć? Obwisło wąs. No to jak ktoś jest obwisło wąsy, to się musi wibratorem niestety. Po co mu to świństwo, pyta dzisiaj Fakt w podpisie pod zdjęciem, na którym, proszę Państwa, Michał Żebrowski, co tu dużo ukrywać... Testuje w wielkich rycerskich dłoniach? Wielki różowy wibrator. Czy ty sobie wyobrażasz takie zdjęcie Bardiniego na przykład? Wyobrażasz sobie takie zdjęcie Zanussiego? Albo Wołejki na Albo przykład? Albo Pasenta? Albo Zapascewicza? Albo Olbrychskiego? Olubka? Albo nawet Cybulskiego? Albo Krystyni Loski z córką? No tu nawet sobie wyobrażam. Wielki aktor w każdej chwili ćwiczy. Każdy gest, każdy element mimiki może być bowiem w niedalekiej przyszłości, a tutem walce o wielką kreację. Wiesz co? Siedziałem ostatnio w naszej ulubionej restauracji Szparka, notabene. No i właśnie. Weszła ta jego dziewczyna, która podobno ma być jego żoną. Smutna bardzo. I dopiero potem zrozumiałem, skąd się wziął ten film Pręgi, bo ona miała na twarzy wielkie różowe pręgi. Gzić czy nie gzić? Oto jest pytanie. Zdaje się Michał mówić do leżącego w jego dłoniach, spoczywającego na jego dłoniach wibratora. Proszę Państwa, mamy coś, co naszym zdaniem dobrze zilustruje, że to nie zaczęło się wczoraj. To znaczy nie, to jest po prostu nagranie, wiesz bo Fakt robił zdjęcia, a my nagrywaliśmy. Już w 2001 roku jako Geralt walczył z plastikowym smokiem, dzisiaj jako Michał walczy z plastikowym wężem. Proszę Państwa, w naszym szokującym cyklu z ukrytego mikrofonu oto... Jutro zajmiemy się tym kasusem, proszę Państwa, cały sztab psychoanalityków, lekarzy i seksuologów. Oto, proszę Państwa, nagrany monolog Michała Żebrowskiego w sklepie Beate Uze, Seks Erotische Gadgeten na ulicy Ale Jerozolimskie 146. Po niemiecku Penemin des Strasse. 149, jest piątek, godzina 13:27. Michał do rąk bierze różowy wibrator i odzywa się w te słowa. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy cicho szepnęła. Ale uważno sama, wszak nas widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to nieprzyzwoicie. To Dalbóg jest grzechem. Ale pięknie tam te ekspedientki w tym Beate Uze, bo śpiewały mu, słyszałeś? No? I tam, ty pamiętasz, jak on śpiewał? Jest taki wielki nagi murzyn, który gra na klawiszach zawsze. Jest taki wiatr, co usta kobiece rozchyla, on śpiewa.
Tak, Boże. Myśląc wiatr 2000, wibrator. Śmiało i wesoło przeszła się kilka razy, znów spuściła czoło. Wrok jego kierować, pomagać mu, radzić, serce mu kształcić, mieć w nim przyjaciela, brata, nareszcie użyć wibratora, niech służy na lata. Kiedyś ogniem i mieczem, dzisiaj już tylko i wyłącznie ogniem. Michale, jesteśmy twoimi fanami. Jutro rycerską dłoń podniesiemy, tą rycerską dłonią rękawicę, którą rzuciłeś Polsce. Wstań, unieś głowę, wsłuchaj się w słowa wibratora, pieśni o różowym rycerzu. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki. Figurski. Get it now. Poranny WF. Poranny WF. Rok. Jeszcze w ramach komentarza chciałem powiedzieć, że państwo spokojnie mogą dzisiaj iść na telekamery, bo nie będę nic wręczał z Jolantą Rutowicz. A ja chciałem wszystkich uspokoić, że ja nic...